Dzień dobry, ja jestem znowu na skateparku na Chrościckiego i dzisiaj mam dwa pomysły. Pierwszy to skok z wyż, bo mam ze sobą zestaw do skoku z wyż. Najbliższe 30 dni będę codziennie skakał w górę, jak to się skończy, to zobaczymy. A później robię próbę full jumpy loopa, bo w tamtym roku były dwa podejścia, raz sam, raz z Jankiem. Wyszło to całkiem ciekawie, a jak wyjdzie w tym roku po zimie, to jestem ciekawy, więc ja się rozgrzewam i zaczynamy. Pierwszy raz widzę, żeby coś było tak nawoskowane, że serio się ślizga. Próbuję zrobić próbę z fudżamem tam troszeczkę obok. Pewnie się to uda, będę miał trochę mniej miejsca, będzie trochę ciaśniej, ale dam sobie radę. Ale w ogóle jeszcze zanim to zrobię, to skaczę w górę. Skoczyłem sobie 60, 70, teraz ustawiam poprzeczkę na 80 cm. I plan mam taki, żeby przynajmniej 10 skoków dziennie oddać. Będę chciał jak najwięcej skoków oddawać w okolicach 80-90 cm, po to, żeby już troszeczkę z wysokością mieć do czynienia, bo skakanie na mniejsze wysokości jest spoko, to jest ogarnięte, ale już maksowanie wyników no, chyba będzie, jeżeli chodzi o progres, dobrym pomysłem. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A, z takich ciekawostek, mam buty do testów od O'Neill'a, nowe pumpsy i będę robił porównanie z tym, co mam do tej pory, czyli z Senderami, których co prawda już nie ma w sprzedaży i będę jeszcze porównywał te buty z Pinet Pro, czyli będzie jakaś ciekawostka, jeżeli chodzi o buty. Jak szukacie czegoś ciekawego, to za jakiś czas będzie o tym materiał, ale dobra, lecimy wyżej. 9 z nich ustawiam i jeżeli to przeskoczę, to uznam, że jest naprawdę dobrze. Oddam sobie wtedy 2-3 skoki do wysokości i spróbuję wyżej. Ej! Fajnie! Jest 9 dyszek. Nie skakałem w górę jeszcze w tym roku z Banyhopa zbyt mocno, więc te ruchy są średnie, słabe, ale trochę ze sztangą się pobawiłem. Trochę przysiadów porobiłem, martwe ciągi były grane, więc siła chyba jest. No teraz kwestia dynamiki, precyzji, ogarnięcia tego skoku i myślę, że 100 centów jest w zasięgu. A w ogóle sobie chcę zobaczyć, więc wyłączę was. Dobra, widzę, że ten skok to tak ledwo, dosłownie na milimetry przeskoczyłem, więc spoko. Skaczę kilka prób. Dam wam jakieś inne ujęcie, może z boku. Razy z rzędu 9 dyszek zaliczone. Spoko. Bardzo spoko. Tam wyżej. Wydaje mi się, że jest około 92-93 cm. Próba 1. No i niestety, 3 próby spalone, więc jestem na około 90, tam 2-3 cm na ten moment, a ja zabieram się za full jump tailloopa. I przypominam zasady, mam 100 prób, chcę się zmieścić w 30 minutach, więc odpalam sobie stoper, no i nagrywam całość w jednym ciągu, później sobie na spokojnie policzę, pewnie będę robił więcej prób niż 100, bo zawsze był problem właśnie w precyzyjnym policzeniu, tak żeby się nie pomylić, ale to już jest szczegół. Ja was odsyłam do poprzednich filmów z tej serii, jak chcecie zobaczyć, jak to wyglądało w tamtym roku. No a ja nagrywać będę sobie tutaj kamerą, zaraz odpalam stoper i lecimy. Zanim zacznę, to muszę sobie zmienić miejsce. Bo jednak mała zmiana planów, bo to miejsce się nie nadaje. Więc będę skakał z mniejszego murka, tak jak Janek w tamtym roku. Kamerę postawię sobie tu.
Jesteśmy prócz. Czas 14 minut. Z drugiej strony. Forma jest słaba, ale skuteczność całkiem dobra. Chyba 71. Zmęczenie robi swoje, ale obserwacja mam taką, że takie zmęczenie i wszystko jest już takie niedokładne. To jest super temat do treningu, bo walczy się do końca. Jak robi się mało prób, trochę bliżej, stanie tak bardziej od dołu. To nie ma takiej walki o każdą sztuczkę, o każdą sztukę. Więc warto pójść w takie serie regularnie. Już dużo razy robię. Stiklet jest taki stary. Stało mi tam niecałe 40 sekund, więc fizycznie słabo. Skuteczność na początku była dobra, ale z upływem czasu, jak wjechało zmęczenie, to było gorzej ze skutecznością, ale fajnie, jeżeli chodzi o trening, bo zaczęła się walka o każdą próbę, więc już? Spoko.